www.halekulturka.com. Blog z kulturą. Westerny Karola Maya to lektury mojego dzieciństwa. Rewolwerowcy, Indianie, strzelanie, skalpowanie, bezsensowny rozlew krwi i czarno-biały obraz świata. To, co dzieciaki uwielbiają najbardziej. No i to mi zostało, bo nadal uwielbiam bezsensowny rozlew krwi. I tego elementu w antywesternie Bracia Sisters autorstwa Patricka DeVita na szczęście nie zabrakło. Książka to świetny przykład literatury noir. Rozlew krwi więc został zachowany, za to prosty jak budowa cepa świat zamienił się w prawdziwy kombajn. Tego dobrego nie poznamy już po kolorze kapelusza, złego nie charakteryzuje już niekompletne uzębienie. I serio, to ten zły wodzi ze sobą szczoteczkę do zębów i pachnie miętą. Tak w ogóle, czy ten zły jest tak naprawdę zły? Właściwie to całkiem miły z niego facet. Tęskni za mamą, łatwo się zakochuje i przesadnie dba o baryłkę, leniwego i pechowego wierzchowca. Co prawda jest połową słynnego morderczego duetu braci Sisters, ale przynajmniej zawsze jest mu bardzo przykro, kiedy chowa rewolwer do kabury po skończonej robocie. Drugi z braci to kawał wyrachowanego złego człowieka. Dopóki strzela, żaden mięsień mu nie zadrży na twarzy, a sprowokować do strzelania tego choleryka jest niezwykle łatwo. Złoto i zaszczyty są jego motorem działania, ale za to dręczą go senne koszmary. Eliego i Charliego różni praktycznie wszystko, łączą tylko braterskie więzi. Skrzywdzeni przez los mają jedynie siebie. Razem podróżują przez dziki zachód, zamieszkały przez inne równie ciekawe i nieoczywiste postaci. Kowboje posiadający charakter i bogate życie wewnętrzne. Sam pomysł na książkę jest wart zainteresowania, a wykonanie po prostu nagrody. Bracia Sisters to jedni z najbardziej oryginalnych i ciekawych bohaterów literackich, z którymi się spotkałem. Książka jest wręcz przesiąknięta czarnym humorem. Nie wszyscy lubią ten typ komedii, ale cynicy powinni piać z zachwytu. W jednej z recenzji przeczytałem zarzut, że książce brak klimatu westernu i dzikiego zachodu. Tylko czym jest ten klimat dzikiego zachodu? Bo według mnie wydmuszką, dyktową dekoracją, konwencją i schematem. To tak jakby narzekać, że w Romeo i Julii nie ma klimatu M jak miłość. Bracia Sisters niszczą wszelkie schematy z hukiem i uśmiechem na twarzy. Pomysły Patricka DeVita na nabicie ćwieka czytelnikowi są po prostu rewelacyjne. Zanim jednak sięgniecie po książkę, dobrze byłoby znać chociaż jeden klasyczny western, żeby docenić wszystkie smaczki. Indianie to dobrzy jeźdźcy? Może i tak, ale zawsze jakaś melepeta się znajdzie. Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja powieści, ponieważ każdy z krótkich rozdziałów to oddzielna, kompletna opowiastka.